przybyła z wizytą przyjaźni delegacja partyjno-rządowa Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Na lotnisku warszawskim Władysław Gomułka wita prezydenta Antonina Nowotnego, przewodniczącego delegacji. W powitaniu gości czechosłowackich uczestniczą również inni członkowie kierownictwa PZPR i naszego rządu. Prezydent Nowotny w towarzystwie Władysława Gomułki odbiera salut kompanii honorowej. Przyjęła Warszawa przedstawicieli narodu czechosłowackiego. Sercem i kwiatami, jako naszych serdecznych przyjaciół, jako współbraci w wielkiej rodzinie krajów socjalistycznych. Równie gorąco witali warszawiacy delegację czechosłowacką na całej trasie przejazdu z lotniska do Belwederu. Samochody eskortowane są przez oficerów Wojska Polskiego na motocyklach marki oczywiście Jawa. Laski, okrzyki na cześć naszych gości, na cześć przyjaźni naszych krajów, których współpraca w każdej dziedzinie życia rozwija się tak owocnie. Następnego dnia rozpoczęły się rozmowy partyjne i rządowe między obu delegacjami. Rozmowy te mają szczególne znaczenie w chwili, gdy wzmaga się kampania odwetowa przeciwko Polsce i Czechosłowacji, prowadzona przez zachodnio-niemieckich rewizjonistów. Mamy wspólnych wrogów i tym mocniejsza musi być nasza jedność, nasza przyjaźń. Tysięcy osób brało udział w tegorocznych ogólnopolskich dożynkach na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Piękną uroczystością zakończył się ten rok tak trudny dla naszego rolnictwa, wymagający tylu poświęceń i wyjątkowo ciężkiej pracy. Dziś, gdy już wiadomo, że plon został zebrany, że nie jest o wiele gorszy niż w ubiegłych latach, można wesoło obchodzić tradycyjne chłopskie święto. Delegacje 17 województw niosą wieńce dożynkowe, bochny chleba, kosze z owocami. Starosta dożynek Franciszek Malinowski z Bielawy wręcza chleb gospodarzowi Władysławowi Gomułce. Ten chleb od całego narodu przynoszę i oddaję wam, abyście tak jak trzeba podzielili. Kierownicy rządu i partii zeszli z trybuny honorowej. Idą we wspólnym korowodzie z chłopskimi delegatami. Każde województwo po kolei składa swój wieniec przed trybuną. Przemawia starosta. Będziemy robić wszystko, aby w przyszłym roku zameldować wam o lepszych zbiorach. Nie szczędzimy wysiłku, aby ten nasz chleb i wieniec były cięższe i większe. Władysław Gomułka mówi o zadaniach i perspektywach naszego rolnictwa. Podniesienie kultury rolnej i wiedzy fachowej, dyscypliny w gospodarowaniu na roli staje się dziś państwową koniecznością i musi być troską wszystkich, którym na sercu leży dobro kraju i narodu. A teraz popisy zespołów artystycznych. Mazurzy i krakowiacy, ślązacy i kaszubi w swoich strojach regionalnych, żołnierze podhalańscy w pelerynach. Na murawie stadionu żywa mapa Polski, biało-czerwone kontury jej granic. I płynie Wisła od gór aż do morza przez cały nasz kraj. A potem na placu defilad wystawa maszyn rolniczych produkowanych przez nasz przemysł. Wymowne uzupełnienie święta plonów, których ilość i jakość tak bardzo przecież zależy od mechanizacji rolnictwa. Obok nowego Ursusa siewnik zbożowy. Kolumna parnikowa, czyli robot kuchenny dla tuczników przerabiający ziemniaki na paszę. Coraz lepsze konstrukcje, łatwe w obsłudze i wydajne.
Maszyna do przetrząsania i zgrabiania siana. Większość tych urządzeń mogą nabywać na dogodnych warunkach kółka rolnicze. Kupiły już 5000 całych zestawów traktorowych. Maszyny jadą na wieś pełnym gazem. W Warszawie plenarne zgromadzenie Światowej Federacji Towarzystw Przyjaciół ONZ. Delegacja amerykańska, pani Eleonora Roosevelt, znana działaczka organizacji międzynarodowych. Uczestników zgromadzenia wita marszałek Wycech w imieniu rządu polskiego. Tematem obrad była m.in. sprawa powszechnego rozbrojenia i współudziału Towarzystw Przyjaciół ONZ w rozwiązaniu tego problemu. I znów zachodni Berlin udzielił gościny najbardziej zajadłym odwetowcom. Organizacje przesiedleńców ze Śląska i Pomorza zorganizowały tutaj swój doroczny zlot. Sztandary, fanfary, buńczuczne slogany. Hasła, których z takim niepokojem słuchamy w Warszawie i Pradze. Bezczelne żądania rewizji granic na Odrze i Nysie w Sudetach. Przemawiają oficjalni opiekunowie odwetowców. Burmistrz zachodniego Berlina Brandt, boński minister Lemmer. Osobiste pozdrowienia w imieniu kanclerza Adenauera. Flagi otrzepane z kurzu, ludzie, którzy wciąż żyją wspomnieniami, ale za ich plecami stoją politycy, militaryści i generałowie z Bundeswehry. Z okazji Święta Narodowego Bułgarii, 16. rocznicy wyzwolenia, odwiedzamy znów ten piękny kraj. Tyrnowo, w XII wieku stolica Carstwa Bułgarskiego. Miasto położone niezwykle malowniczo na stromych brzegach rzeki Jantry. Każda prawie ulica zbiega na dół i kończy się schodami. Na placach biją zdroje źródlanej wody. Południowe owoce dojrzewają wprost przed oknami mieszkań. Z okolicznych wzgórz otwiera się rozległa panorama na białe mury i zwarte szeregi domów jakby przylepionych do nabrzeżnego urwiska. Tyrnowo cieszy się zasłużenie coraz większym zainteresowaniem wśród zagranicznych turystów. Ale największą atrakcją tego kraju są oczywiście wybrzeża Morza Czarnego. Złote piaski koło Warny. Przed 3 laty był tutaj tylko obóz studencki. Dziś nowoczesne uzdrowisko zaprasza gości z całej Europy. Bułgarzy potrafili w błyskawicznym tempie rozwinąć swój przemysł turystyczny. Nie żałują pieniędzy na inwestycje i stokrotnie im się to opłaca. W ubiegłym roku odwiedziło Bułgarię 150 tysięcy turystów, wśród nich wielu Polaków. Przyjeżdżają także Rosjanie, Niemcy, Czesi, Szwedzi i Anglicy. Bułgaria, Riviera Wschodu, dogania szybkim krokiem takie potęgi turystyczne jak Włochy lub Francja. W Pałacu Kongresowym w Rzymie finałowe walki florecistów. Rosjanin Żdanowicz podczas spotkania z Amerykaninem Axelrodem. Doskonale spisał się tutaj także nasz reprezentant Witold Wojda, zajmując 4. miejsce. Medaliści Rosjanie Żdanowicz i Syskin oraz Axelrod. Dawni mistrzowie tej dyscypliny, Węgrzy i Włosi, zostali wyeliminowani już w ćwierćfinałach. Rzut oszczepem kobiet. Nasza rodaczka dziś w barwach Australii, Pazera Wojtaszek. Figwerówna wynikiem 52-33 zdobyła 5. miejsce. Miała przez długi czas szansę nawet na srebrny medal, ale oto rzuca za Topkowa. 53-78. Zwycięża Rosjanka Elwira Ozolina, ustanawiając nowy rekord olimpijski 55-98.
Uwaga, start sześciu najszybszych ludzi świata. W finale setki Armin Hary walczy z amerykańską koalicją. Już wysunął się o metr do przodu, ostatnie sekundy. Amerykanin Sim rzucił się rozpaczliwie na taśmę. Nie pomogło poświęcenie. Po raz pierwszy od 40 lat złoty medal przypadł Europejczykowi. W skoku w dal Elżbieta Krzesińska zdobywa srebrny medal wynikiem 6:27. Skacze Niemka Klaus, trzecie miejsce. Krepki na 6:37 i nowy rekord olimpijski. Tym razem srebro, ale dla nas Krzesińska zawsze pozostanie złotą elą. Wspaniałe wyniki w rzucie kulą. Mider, O'Brien, Long, wszyscy przekraczają odległość 19 metrów. Tym razem Europejczycy tylko z daleka przyglądali się trzem zawodnikom amerykańskim. Ale olimpiada obfituje w niespodzianki. W skoku wzwyż zdecydowany faworyt Thomas ma jakieś trudności. Aż trzech Rosjan przechodzi wraz z nim wysokość 2:14. Oto Bolszow. Teraz Brumel. No i dla Tomasa taka wysokość nie groźna. Ale 2:16 atakuje bezskutecznie. Szawlakadze, już pierwsza próba udana. Tomas, fenomenalny rekordzista świata, znalazł w Rzymie aż dwóch pogromców.